Barwne lata 90. to wciąż budzący żywe dyskusje, burzliwy etap w polskiej piłce nożnej, kiedy to na piłkarskie salony zawitali pierwsi polscy biznesmeni i krezusi rodzącego się kapitalizmu, częstokroć o przeszłości w dawnym aparacie władzy lub po prostu powiązaniami z wojskiem oraz milicją, dysponujący pokaźną gotówką i chcący być teraz sponsorami klubów piłkarskich. Afery zarówno na szczeblu władz PZPN, gdzie świętej pamięci Marian Dziurowicz grał według swoich zasad, jak również w samych ligowych rozgrywkach stanowią niechlubną kartę historii, którą trudno wymazać z pamięci. Pierwsze spektakularne bankructwa, fuzje klubów ratujące przed widmem relegacji na najniższy poziom ligowego piekła, aż po skandale związane z ustawianiem meczów i wynikami załatwianymi jednym telefonem. Kojarzy się z nimi nieodłącznie jedna postać, o której napisano oraz powiedziano już niemal wszystko i która jako fryzjer z zawodu goliła na krótko naiwnych i czesała na tym naprawdę grubą forsę. Złoty sygnet, złoty zegarek, złoty ząb. Znaki rozpoznawcze polskiego Tutti di Capi, ojca chrzestnego piłkarskiej mafii, rządzącej wówczas polską piłką, stały się symbolem tamtych czasów. Do dziś wiele wątków nie zostało zakończonych czy wyjaśnionych w sposób nie pozostawiający wątpliwości, a wyroki, które zapadły, nie wyczerpały tego źródła afer, czy też może trafniej, nie wysuszyły bagna, w jakim ugrzęzła wtedy polska piłka ligowa. No cóż, jaki kraj, takie 7-Eleven. W amerykańskiej rzeczywistości to sklep, w którym kupisz najpotrzebniejsze rzeczy. W polskiej zaś słynne 711 połączeń z Forbrichem stało się synonimem trochę innych pilnych zakupów, choć nie były to tanie rzeczy. Przyjrzyjmy się jednak bliżej szczegółom dotyczących największych skandali odbieraniem czy przyznawaniem tytułów. Czy po latach od ujawnienia procederu i jego skali wszyscy winni ponieśli konsekwencje, a kluby dostały współmierne do przewinienia kary? Odpowiedzmy sobie na pytanie, ile wyroków tak naprawdę padło, a co cały czas pozostaje w sferze kibicowskich teorii, które nie mają żadnego rzeczywistego potwierdzenia. Wszelkie przedstawione w filmie sytuacje stanowią fakty, rzeczywiste wyroki albo teorie wysnute przez opinię publiczną. Dziękuję. A sponsorem kanału jest Betfan, legalny polski bookmacher. Rejestrując się z linku w opisie, otrzymujecie 200% bonusu. Wpłacając 50 zł, zyskujecie 150 zł na grę. Cofnijmy się w czasie do pewnej legendarnej Niedzieli Cudów, czyli ostatniej kolejki sezonu 92-93. Pozwólcie, że nie będę szerzej skupiał się akurat na sytuacji boiskowej, ponieważ wszystko znajdziecie w ostatnim filmie na kanale poświęconym Legii Janusza Romanowskiego. Zachęcam oczywiście, linki w opisie, osoby, które nie widziały, do nadrobienia. Ta ostatnia niedziela ligowego sezonu została zapamiętana jako kulminacyjny moment mrocznego okresu lat 90. w polskiej piłce. Charyzmatyczny trener Legii Janusz Wójcik, wówczas posrebrzony jeszcze splendorem z igrzysk w Barcelonie, błyszczał przy linii końcowej boiska, trzymając przy uchu prymitywny telefon komórkowy wielkości cegły, w którym na żywo nasłuchiwał wieści z Łodzi. ŁKS grał z Olimpią Poznań, pokonując ją 7-1, Legia z kolei wygrała 6-0 na wyjeździe z Wisłą Kraków. Wszystko to transmitowane przez legendarne radiowe studio S13 z żywiołowym komentarzem Tomasza Zimocha w tle, który według późniejszej opinii Wojciecha Kowalczyka przyczynił się do utraty tytułu przez Legię, oskarżając w czasie relacji podopiecznych Wójcika o kupienie meczu, jednocześnie komplementując podejrzanie wspaniałą grę ŁKS-u. Czy był kupiony, a w zasadzie za ile, nie będę ukrywał, nie wiem. Nie wiem, czy był kupiony, bo ja żadnych pieniędzy nie dałem. Nikt mnie nawet o to nie prosił, co chyba nie jest niczym dziwnym, bo miałem wówczas ledwie 21 lat. Mecz z Wisłą był dla mnie normalnym spotkaniem, z nikim się nie umawiałem, robiłem to co potrafię, zdobywałem bramki. I pamiętajmy o jednym, to nie my musieliśmy się martwić, to ŁKS miał do nas 3 bramki straty, a Olimpia miała grać na całego. Tak Wojciech Kowalczyk opowiadał o tamtych wydarzeniach w swojej książce. To co się działo w Krakowie, to nawet dziecko 2-letnie zauważy, jak to było nieelegancko robione. Jeszcze raz mówię, Polska widziała, a wy jesteście niewidomi. Z kolei w taki sposób na konferencji prasowej w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej powiedział Ryszard Kulesza, a mimo braku namacalnych dowodów na popełnienie winy, przy stoliku anulowano wyniki ostatnich meczów Legii i ŁKS-u, zabierając im punkty i dając Mistrzostwo Polski w ręce Lecha. Sprawą przywrócenia Mistrzostwa Polski stołecznemu klubowi zajmowała się specjalna komisja powołana w grudniu 2004 roku. Nie znalazła ona podstaw do oddania Legii tytułu, powołując
powołując się m.in. na zeznania kibiców Wisły Kraków oraz ówczesną złą atmosferę w polskim futbolu związaną z rozwijającą się o coraz szersze kręgi zatrzymanych aferą korupcyjną. Oliwy do ognia dolewają po latach sami uczestnicy tamtych wydarzeń, udzielając kontrowersyjnych wypowiedzi i to anonimowo, jak rzekł dziennikarzowi TVP Sport jeden z graczy Wisły Kraków. Prawdą jest, że każda z tych 6 bramek została sprzedana, kurwa każda. Nie mogłem w to uwierzyć, ale wciąż nie powiem wszystkiego, czego się dowiedziałem, nie chcę obciążać dziś ludzi. Prawdę na temat wyreżyserowania ostatniej kolejki rozgrywek 92-93 zapewne nigdy się nie dowiemy, ale kilka teorii kieruje się w stronę Forbricha i jego konotacji z Olimpią Poznań, w której to zaczynał karierę działacza piłkarskiego pod wodzą pułkownika Edmunda Sikory, pnąc się szybko po szczeblach kariery. Czy jego obecność w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej mogła być śladem prowadzącym wyłożoną pieniędzmi ścieżką od zdegradowanej Olimpii Poznań do mierzących w Mistrzostwo Łodzian? Nikt nikogo za rękę nie złapał, niemniej jednak dawny milicyjny zespół, w którym więzienny fryzjer zakładu we Wronkach zaczynał swoją działalność i wieloletnia nienawiść poznaniaków do stołecznego wojskowego klubu układają się w podejrzany zbiór powiązań. Stara milicyjna kadra nie jeden szemrany interes miała za sobą, a taki lubiany przez otoczenie dusza człowiek jak Forbrich mógł świetnie nadawać się do wykorzystania jako łącznik. Teoria ta nie została jednak nigdy w żaden sposób potwierdzona, a wszyscy wtedy uważali, że niepozorny działacz nie mógłby mieć nic z tym wspólnego. W końcu każdy wie, że wszystkie ryśki to porządne chłopy. Natomiast podejrzane spojrzenia rzucano w kierunku cieszącego się z mistrzostwa Lecha, który obronił swój tytuł sprzed roku dzięki decyzji PZPN anulującej wyniki meczu Wisła Legia i ŁKS Olimpia za brak ducha sportowej walki. Dziś też wiemy, że Lech również brał udział w brudnych grach meczowych, choć oskarżenia dotyczą lat późniejszych. Ale znany z mocnych wypowiedzi były bramkarz Legionistów Maciej Szczęsny twierdził, że w tamtym sezonie mecze kupowali wszyscy, więc i Lech miał zapewnić sobie wygraną z Widzewem, prowadząc nawet do przerwy już różnicą 3 bramek. Jednak jak insynuują szukający prawdy, Lech odpuścił, widząc jakie cuda dzieją się w meczu Legii ŁKS-u i tym samym kończąc pojedynek z Widzewem remisowo, mogli pokazać, że ich rączki są czyste i po cichu czekać na to, co wydarzy się później. Ale gdyby tak przyjrzeć się świetnym wynikom całej trójki z podium sezonu, to i wyniki Lecha, w tym kilka wysokich wygranych w rundzie jesiennej, mogą sugerować, że być może działał już schemat jak wszyscy to wszyscy. Oficjalnie nic nie zostało potwierdzone, są to jedynie teorie kibicowskie. Ten piłkarski kabaret dopiero jednak rozpoczął działalność, zupełnie wbrew słowom i nadziejom Ryszarda Kuleszy. Najwyraźniej odebranie Mistrzostwa Legii nie było czymś, czym przejęli się obrotni prezesi innych klubów, a piłkarski poker zaczął wychodzić z filmowej rzeczywistości w jeszcze bardziej barwne realia ligowej piłki na wszystkich szczeblach rozgrywek. O ile jednak korupcja i handlowanie meczami w epoce minionego ustroju miało inne oblicze, będąc polem do rozgrywek międzyresortowych i formą pewnej rywalizacji związanych z partią prezesów, to epoka wczesnego kapitalizmu stworzyła prawdziwy wolny rynek, który bardzo szybko przejęła zorganizowana grupa. Tak oto w krótkim czasie nieduża wielkopolska wieś Zielona Góra pod Obrzyckiem stała się cichą stolicą piłkarskiej mafii, a dom Forbricha zaczęto określać biurem spadków i awansów, z którego usług skorzystało w następnych latach wielu klientów. Do tego brakowało jedynie Krzysztofa Ibisza mówiącego: biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. A jak wyglądała oferta? Jeśli ktoś chciał kupić wycieczkę z trzeciej do drugiej ligi, proszę bardzo. Opcja all inclusive i karnet na pobyt na kolejny sezon w elicie jak najbardziej. A może weekendowa rozrywka i szybkie kupno jednego meczu na złość kibicom i ku radości bukmacherów. Wystarczy przytoczyć kilka nieprawdopodobnych innych historii uskutecznionych paroma telefonami pana Ryszarda. Czy jednak skandal z mistrzostwem w 93 pozwalał myśleć o powtórzeniu się historii jeszcze kiedyś, tylko w bardziej zawoalowanych okolicznościach? Podejrzenia wielu osób kierowały się m.in. na osobę Antoniego Ptaka, który pojawił się w ŁKS-ie w 95 roku, a w roku 98 klub wywalczył z nim tytuł mistrzowski. Nikt wcześniej nie ważył się wysnuwać oskarżeń wobec biznesmena z podłuskiego Żgowa, a sama forma sportowa klubu w rozgrywkach i całkiem godne występy w eliminacjach do Champions League raczej nie skłaniały do knucia teorii spiskowych. Dopiero śledztwa i wyroki w aferze, której akta dotyczyły kilkudziesięciu meczów z lat 2003-2006, w tym 15 z udziałem Pogoni, skłoniły do pewnych rozważań o przeszłości. I tutaj zaczyna się nitka prowadząca do kłębka, gdyż według innego śledztwa, zakończonego parę lat wstecz, odpowiedzialny za korumpowanie sędziów ze strony Pogoni był syn ówczesnego właściciela Pogoni i jej menadżer, Dawid Ptak,
który został skazany na karę więzienia w zawieszeniu. Można więc zadać sobie po latach pytanie, czy zabawa w ustawianie zaczęła się może parę lat wcześniej, czy jednak to dopiero później jego rządy w pogoni i życzliwe podpowiedzi innych spowodowały chęć osiągania wyników poza boiskiem. A może po prostu realia były takie, że jak inni kupują, to i my musimy, żeby cokolwiek osiągnąć. Bo jak spojrzymy na rezultat wręczenia 50 tysięcy złotych łapówki przez syna właściciela Pogoni, która przyniosła jedynie przegraną 1-2 z Legią i remis 3-3 z Polonią, to można się zastanawiać, czy może ktoś nie przelicytował oferty. Antoni Ptak przyznał podczas przesłuchania, że zna Ryszarda Forbricha od lat 20, ale nie wie, czy i jakie relacje łączyły jego osobę z jego własnym synem. Spekulacje odnośnie nieczystej gry ŁKS-u napędzał jeden nieszczęśliwy wywiad udzielony przez Tomasza Cebulę, jednego z najlepszych ŁKS-iaków z tamtego złotego okresu, który miał opowiedzieć dziennikarzom wchodzącej na rynek gazety Fakt bulwersujące szczegóły. Na początku sezonu powiedziano nam, że część premii za wygrane będzie przeznaczona na sędziów. Mieli oni przychylnym okiem spoglądać na nasz zespół. Prawie cały sezon plan ten był realizowany i nic dziwnego, że zamiast ponad miliona złotych dostaliśmy po wywalczeniu mistrzostwa 800 tysięcy. Oczywiście nie obyło się bez kupowania meczów. Sam brałem udział w jednym takim zdarzeniu. Zostałem wytypowany do załatwienia spotkania z Krzo. To była przedostatnia kolejka i musieliśmy wygrać na wyjeździe, bo inaczej z mistrzostwa byłyby nici. Mieliśmy kasę, więc szybko się dogadaliśmy. Zadzwoniliśmy do jednego z piłkarzy Krzo i szybko uzgodniliśmy sumę, za którą pozwolą nam wygrać. Za zwycięstwo 1-0 zapłaciliśmy 100 tysięcy złotych. Piłkarz jednak odżegnywał się od tych słów, sugerując dziennikarskie kłamstwo i chcąc nawet dochodzić prawdy w sądzie. Fakty, ponieważ chciały z pompą wejść na rynek, wykorzystały mnie w perfidny sposób, umieszczając mój wywiad notabene nigdy nie autoryzowany. Dwóch panów z gazety dopowiedziało sobie scenariusz. Analizując fakt, że nie mogłem grać w meczu z Krzo i zadając pytania, sami sobie na nie odpowiadali. Cóż, na ile była to na gorąco wylewana frustracja czynnego piłkarza, któremu prezes Ptak zablokował lukratywny wyjazd do USA, a na ile lekcja nierzetelnego dziennikarstwa szukającego taniej sensacji gazety, opowieści dziwnych treści, trudno po latach oceniać. Mimo wszystko niesmak pozostał. W 96 roku Legię opuścił Janusz Romanowski, w latach 90 z pewnością jeden z najbardziej wpływowych ludzi polskiej piłki, którego drużyna dwukrotnie była oskarżana o kupienie mistrzostwa. W 93 oraz rok później, po pamiętnym meczu z Górnikiem, ale więcej o tym także w ostatnim filmie o Legii Romanowskiego, link w opisie. Ku zgorszeniu kibiców, Romanowski przeniósł się za miedzę do znienawidzonej Polonii, rozpoczynając jej nowożytną złotą erę. Po kolei. Wicemistrzostwo kraju, piąte miejsce i półfinał Pucharu Intertoto, aż wreszcie mistrzostwo w roku 2000. I to jeszcze zdobyte na stadionie lokalnego rywala. Duet trenerski, czyli Jerzy Engel, który został mianowany jesienią selekcjonerem i prowadzący ekipę w drugiej części sezonu Wdowczyk, zapewnił klubowi rewelacyjne wyniki, do kolekcji dodając jeszcze Puchar Ligi oraz Super Puchar Polski. Jednak po wielu latach, u poniektórych, pojawiają się wątpliwości w sprawie zdobywania tamtych trofeów. Słowa wypowiedziane kilka lat później przez Wdowczyka, skazanego za przekręty z okresu pracy w trzecioligowej wtedy Koronie i dotyczące tej afery, pozwalają domyślać się, że Świętoszkiem nie był już wcześniej. Mieliśmy wszystko, najlepszy zespół, ale nie mogliśmy rywalizować w sportowy sposób. W środowisku piłkarskim nikt nie spodziewał się, jak rozwinie się sprawa korupcji, gdy przyjmowano antykorupcyjną ustawę, bodajże w 2004 roku, do pierwszych zatrzymań. Sam nie spodziewałem się, że to CBA, gdy półtora roku temu usłyszałem pukanie do drzwi. Choć już wcześniej zatrzymano piłkarzy Korony i kierownika drużyny. Całość łączy się jeszcze z Jerzym Engelem juniorem, który był zaangażowany w nieuczciwy awans Korony Kielce do drugiej ligi w rozgrywkach 2003-2004. Syn byłego selekcjonera kadry odegrał w nim rolę pośrednika, zaznajamiając ówczesnego trenera Kielczan z Andrzejem Błachą, który to w imieniu kieleckiego klubu korumpował sędziów i obserwatorów. I o ile w przypadku ŁKS-u chodziło raczej o insynuacje w kierunku właściciela Antoniego Ptaka, to tym razem bardziej na szafot brano właśnie syna złotoustego trenera Engela oraz Dariusza Wdowczyka. I tu również trzeba podkreślić, że wyznawcy spiskowych teorii nie mogą liczyć na żadne twarde dowody. Pozostało im jedynie łączenie nazwisk, które dopiero w późniejszym czasie otrzymały oficjalne wyroki. Ale ligowe harce prezesów klubów oraz sędziów, podsycane ogromną ilością gotówki oraz licytowania się na wyniki, nie były jedynymi udowodnionymi przykładami kupowania meczów, bo w pamiętnym finale Pucharu Polski 98 doszło do prawdziwego cyrku na kółkach.
Zdobyty szturmem awans do finału Amiki, za której ówczesną potęgą stał przecież nie kto inny jak Forbrich i rewelacja rozgrywek Aluminium Konin, będące wówczas w drugiej klasie rozgrywkowej, rozegrały mecz, który zapisał się w historii bardzo długą przerwą między połowami. Podejrzewające ustawienie spotkania piłkarze konińskiego klubu odmówili wyjścia na drugą część, bo mimo że początkowo objęli prowadzenie różnicą dwóch bramek, to niepodyktowany im ewidentny karny, sypiący żółtymi kartkami sędzia Marek Kowalczyk i kontrowersyjna jedenastka tuż przed przerwą, dająca Amice remis 2-2, sfrustrowały gracze Aluminium. Ostatecznie po dogrywce Amika wygrała 5-3 i zdobyła trofeum. Nieobiektywne sędziowanie zauważali kibice, komentatorzy i dziennikarze, ale to nie przeszkodziło Forbrichowi gratulować tuż po meczu graczom Amiki wielkiego sukcesu. Jak zresztą sam później przyznał w książce Spowiedź fryzjera, zaoferował 150 tysięcy złotych sędziemu za stronniczy arbitraż zawodów. Na temat tej długiej przerwy między połówkami meczu krążą legendy, jakoby dochodziło do licytacji wyniku pomiędzy zawodnikami obu jedenastek. Śmiechem napawa też pomeczowa ocena 8 punktów w 10-stopniowej skali wystawiona przez Alojzego Jarguza, obserwatora, a niegdyś uznanego polskiego arbitra. Cały ten pełen absurdów spektakl zasponsorowany przez Forbricha można oglądać dziś z odtworzenia, obserwując rosnącą konsternację komentatorów, wściekłość kibiców krzyczących Puchar Polski dla sędziego i na końcu zadowolone twarze działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz arbitrów. W tabeli zwycięzców Pucharu Polski brakuje jego zdobywcy w rozgrywkach 2004-2005, a w zasadzie nie zdobywcy, tylko nabywcy, czyli Groklinu Dyskoboli Grodziec Wielkopolski. Odebrany przez PZPN w 2020 roku zaszczyt miał swoje uzasadnienie w związku z udowodnionymi zarzutami wobec sędziego Jacka Granata, który pomógł wygranej 2-0 w pierwszym meczu finałowym Zagłębiem Lubin, przyjmując korzyść w postaci łapówki. Taka kara, orzeczona po 15 latach od finału i nie przyznająca tytułu nikomu w zamian, wzbudziła kontrowersje. Tym bardziej, że w komentarzach kibiców dało się usłyszeć, że w tamtych latach nie było ani jednego czystego klubu. Ciekawe też, że tego tytułu nie pozbawiono Amiki, gdzie dowody były jeszcze bardziej ewidentne, a przyjęta przez sędziego łapówka kilkunastokrotnie wyższa. Tak naprawdę nie jest łatwo wskazać, który z prezesów nie kupował i kto z sędziów nie brał, a jawna skala zjawiska jest trudna do ogarnięcia, skoro zahaczało nawet o finału Pucharu Kraju, czy mecze decydujące bezpośrednio o awansach i spadkach. Ponad 500 nazwisk oskarżonych w aferze robi naprawdę wrażenie. A lista klubów, które usiłowały kupić sobie sukcesy, to niemal 70 drużyn z każdego ligowego poziomu. Natomiast twierdzenie, że któryś z zespołów kupił sobie mistrzostwo kraju, jest nadużyciem semantycznym, skoro nie zapadły prawomocne wyroki sądu w tej sprawie. Decyzje PZPN-u to jest osobna historia, a jak wiemy, czasem są pozbawione logiki i konsekwencji w działaniach. Wciąż jednak przeplatanie się wątków korupcyjnych z niższych lig z nazwiskami osób mających na koncie sukcesy w elicie wskazuje na rozmach działania machiny korupcyjnej i jednocześnie skłania do rozmyśleń, jak wiele spraw nie wypłynęło nigdy na jaw. Jednak tak naprawdę bez dowodów, czy nawet przekonujących poszlak, trudno zgodzić się z teoriami nie mającymi poparcia innego niż czyjeś wyobrażenia lub łączenie niepowiązanych ze sobą faktów. A jakie wy macie zdanie w tym temacie, zachęcam oczywiście gorąco do dyskusji w komentarzach. Temat niesamowicie kontrowersyjny, ale w końcu jest to futbol bez cenzury. Dajcie znać pod spodem, nowe osoby zachęcam do dyskusji w komentarzach. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.